Grażynko, Ida, 10. film nominowany do Oscara ze strony Polski i dopiero teraz nagroda. Dlaczego? Jak sądzisz? No dlatego, że widocznie tak musiało być. Ten film trafił na swój czas. Trafił w ten moment, kiedy powinien się był pojawić tam właśnie w Hollywood i w Los Angeles. I no cóż więcej, fantastycznie. To, że tamte filmy w historii nie dostały Oscara, ale były do tej nagrody nominowane, jest też ogromnym sukcesem. I cieszmy się, że właśnie Paweł Pawlikowski, młody reżyser, w związku z tym taki, który może nam jeszcze dać wiele fantastycznych filmów, że dwie polskie aktorki, w ogóle cały film polski, że Łukasz Żal, autor zdjęć, i Ryszard Lenczewski, autor zdjęć do tego filmu, też byli nominowani do Oscara, no to jest niesamowite. A dlaczego dopiero teraz? A można zapytać, już teraz? I teraz Hollywood będzie należeć do nas. Jeśli 5 nominacji mieliśmy tego wieczoru. Miejmy nadzieję. A spodziewałaś się nagrody? No już tak. W momencie, kiedy Ida była w tej, na tej short liście, jak to się mówi, czyli wśród tych 5 nominowanych filmów, to byłam prawie pewna, że dostanie. To jest, jeżeli ten film już tak był tam dostrzeżony i jeżeli Łukasz Żal właśnie i Lenczewski dostali też nominację do Oscara za zdjęcia, to znaczyło, że na ten film naprawdę, że ten film się bardzo podobał. Także ja jakoś nie wątpiłam, że to właśnie ten tytuł zwycięży. A jak sądzisz, dlaczego pojawiło się w internecie tyle takich negatywnych, niezdrowych komentarzy, wręcz antysemickich? No bo my lubimy takie rzeczy, my musimy się fascynować jakimiś takimi sytuacjami. Na szczęście właśnie ten film powstał, przecież nie jest to film o stosunkach polsko-żydowskich, to jest film o 2 kobietach, o bardzo skomplikowanej ich tożsamości, życiorysie, o samotności, o poszukiwaniu swojego miejsca. A tymczasem film komentowany jest przede wszystkim ze względu na to tło, które pokazuje, choć pokazane ono jest w niezwykle subtelny sposób. I właśnie może dlatego ten film zwyciężył, że nikt do tej pory tak tego nie pokazał, ponieważ Paweł Pawlikowski spojrzał rzeczywiście na to z zewnątrz. On nie jest stąd, on właśnie nie jest uwikłany w te wszystkie spory i nie musiał się bać i nie analizował. Ocenią tak, ocenią inaczej, tak, inaczej skomentują. Poszedł po prostu tą drogą, którą podpowiadało mu serce i okazało się, zagrało. Czyli rozumiem, że nie jesteś za tym, żeby dodawać do tego filmu jakieś sceny czy napisy, które by wyjaśniały zagranicznej publiczności, co ono oznacza. Zdecydowanie nie jestem za tym. Ten film jest jasny, czysty, przejrzysty, klarowny. Dzisiaj podczas Orłów słyszałam, że z twojej strony raczej padło mało takich uszczypliwych sugestii w stosunku do innych osób. One mają padać, jeżeli nie ma powodu, żeby padały, to nie muszą padać. Rozumiem, że dzisiaj nie było Jarosława Kuźniara. No nie, no to jest... Znaczy nawet nie chcę tego komentować. Ale co wtedy się stało, że... No nic się nie stało, no kolega wyszedł, sam się prosił o taki komentarz, no. Jeżeli ironicznie zaczął, to i ironicznie skończyliśmy.